wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Janusz Machuś, jestem dyrektorem Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. I oto rozpoczynamy za chwilę koncert kantorów, który nieformalnie inauguruje naszą 28. edycję festiwalu. Ladies and gentlemen, I cordially welcome all of you who came to us from all over the world. My name is Janusz Machuś, I'm the director of the Jewish Culture Festival, and in a moment, which means probably 15 minutes, we'll enjoy the cantorial music of our 28th edition of the Jewish Culture Festival in Krakow. So, at the beginning, I would like to welcome once again all of you. Pragnę Państwa bardzo serdecznie powitać od pierwszych rzędów aż po ostatnie rzędy, a także wszystkich tych z Państwa, którzy nie zdołaliście kupić biletu. A wiem, że należą się słowa powitania prawie każdemu, jeżeli nie wręcz każdemu z Państwa, a poza mną. W związku z tym wybaczcie, że wszystkich nie powitam, ale powitam niektórych z Państwa, tym samym witając cały polsko-żydowski świat, jaki zebrał się dzisiaj w synagodze Tempa. So ladies and gentlemen, because I can't literally welcome all of you, each of you, actually, so I would like to welcome the chosen people who are representatives of the our Polish Jewish family, Meshpucha, which gathered tonight at this synagogue. First of all, I want to say that this concert is dedicated to our major donor and the most important, our friend, Mr. Tadeusz Ted Taube, who hopefully is watching us right now. So, drodzy Państwo, ten koncert dedykujemy panu Tadeuszowi Taube, który jest nie tylko największym, poza oczywiście miastem Kraków, o czym za chwilkę, donorem naszego festiwalu, ale jest przede wszystkim wielkim przyjacielem. Ladies and gentlemen, panie i panowie, pragnę bardzo serdecznie powitać, jak zawsze. Bardzo się cieszę z pańskiej obecności, państwa obecności. Witam bardzo serdecznie prezydenta stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wraz z jego małżonką, pan Jacek Majdrowski. The mayor of the Krakow, ladies and gentlemen, Mr. Jacek Majdrowski. Witam bardzo serdecznie, bo widziałem, że jest wśród nas pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kosmidera. Naturalnie wszystkich przedstawicieli Rady Miasta oraz Wydziałów Urzędu Miasta, a szczególnie panią Katarzynę Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Witam panią bardzo serdecznie. Panie i panowie, ladies and gentlemen, we have a bunch of great friends, the friends of the Jewish Culture Festival Society in Philadelphia, with his founder and the president, Mr. Michael Steinman. And also the members of the Friends of the Krakow Jewish Culture Festival, Leon and Sandy Coppett, Mark and Susan Hopkins, of course, Lucina from Krakow, and Daniel Schefter, Richard and Arlen Lepi. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli, jeżeli odeszli od telewizora korpusu dyplomatycznego. Wiecie Państwo, że dzisiaj jest bardzo ważny mecz o to be or not to be of Poland. I don't know if you are following the situation in Poland. Yeah, we are playing football, soccer. Anyway, witam bardzo serdecznie, który jest z nami od samego początku, pana Tadeusza Jakubowicza, przewodniczącego Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Krakowie. Witam cię, Tadzie. Spoglądam na dwa puste krzesła, zatem nie powitam ich teraz, ale może potem. Natomiast z wielką przyjemnością witam młodego człowieka, który sprawia, że Kraków nasz staje się jeszcze bardziej pięknie zarzedzony. Witam bardzo serdecznie dyrektora Muzeum Galicja w Krakowie, pana Jakuba Nowakowskiego.
Witam serdecznie pana rabina Eliezera Gurarego, Chabad Lubawicz, Kraków. Czy jest wśród nas? Może nie ma także rabina Baumola, ale poczekamy na niego. Jest za to wybitny naukowiec i człowiek całym sercem poświęcony sprawom polsko-żydowskim, profesor Aleksander Skotnicki. Cieszy nas obecność, bo mam nadzieję, że jest na sali Kościoła Polskiego. Mam nadzieję, że ksiądz nie weźmie mi tego za złe. Ksiądz profesor Łukasz Kamykowski. Mam nadzieję, że jest także prezes Fundacji Przymierze Polaków i Żydów, pan Piotr Nawrocki. I drodzy państwo, witam bardzo serdecznie panią, która nieustannie przyjeżdża do nas z Lwowa, ale tym razem zdaje mi się, że jechała przez Londyn, gdzie od wielu, wielu, wielu lat już jest. Pani Lili Polman. Bardzo mi miło, Lili, że jest pani wśród nas. Drodzy państwo, trzy ważne daty sprawiają, że jesteśmy dzisiaj ponownie tutaj. Pierwsza to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Druga, jakże istotna dla nas organizatorów też data, to jest 70 lat państwa Izraela. No i gdzieś tam na końcu, ale jednak 30. rocznica Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Bardzo dziękuję. So, ladies and gentlemen, we have three anniversaries which actually inspire us all the time and inspired when we created the program. The first is the 100 years of independent Poland. The second anniversary, equally important, is the 70 years of the State of Israel. And the third one, last but not least, the 30 years of a Jewish Culture Festival in Krakow. That's why we are here, and we will be here, and when we go somewhere, our children will be here, grandchildren will be here, because this is more than the most important thing in our life. Panie i panowie, ladies and gentlemen, mamy dzisiaj jednego, ale za to znakomitego mówcę. Wiem, że czas płynie, ale pragnę oddać mu teraz głos. Ten, który od wielu, wielu, wielu lat pomaga, by festiwal mógł się rozwijać. Profesor Jacek Majchrowski, prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Panie prezydencie, bardzo pana proszę. Wiedzę, szanowni państwo, pan dyrektor tutaj powiedział o wybitnym mówcy. Sądzę, że będzie to polegało na tym, że krótko mówiącym. Ladies and gentlemen, Mr. Director was so nice to tell us about the good speaker. I think the benefit will be to have a speaker who speaks short. Chciałem państwa bardzo serdecznie powitać. Jak rocznie spotykamy się tutaj na krakowskim Kazimierzu, żeby spotkać się z tą tradycją żydowską, tradycją, której nie było przez wiele lat i która się teraz coraz bardziej odradza, między innymi dzięki temu festiwalowi. Festiwalowi, który jest wizytówką Krakowa, czy jedną z wizytówek pokazującą na całym świecie kulturę polsko-żydowską. Well, as every year I welcome all of you, ladies and gentlemen, very warmly at this festival that is a sign and an attempt to help revive the culture that has been partly lost, the Jewish culture here in Krakow. The festival that is a landmark, one of Krakow's landmarks established around the world. Proszę państwa, od wielu lat, tak jak było mówione, festiwal już od lat 30, niektóre inne inicjatywy są nieco młodsze,
Ale jeżeli popatrzymy na mapę kulturalną Krakowa, to możemy się zorientować, jak te inicjatywy się rozwijają, jak znajdują coraz większy zasięg, jak ściągają tutaj do Krakowa inne inicjatywy i jak to się wszystko pięknie rozwija. Tu było wspomniane Muzeum Galicja, tu był wspomniany pan profesor Skotnicki. To jest jeszcze wiele takich instytucji i wiele takich ognisk, które powodują, że ta kultura żydowska w Polsce może być pokazywana, może się rozwijać, mogą tutaj przyjeżdżać ludzie, żeby to zobaczyć. Kraków był zawsze miastem wielokulturowym. Well, this is the 30th anniversary of this festival, as has already been mentioned. This festival was perhaps the first, but there are many other initiatives and events, such as the Museum Galicia, Professor Skotnicki as a person, and many others that help us display Jewish culture, to let people become aware of it and to bring people in to see and witness this. Kraków has always been a multicultural city, and these initiatives help to show that. Jak Państwo popatrzycie na historię Krakowa, to zorientujecie się, że Kraków był zawsze takim miastem trochę innym. Takim miastem, które czasami odstawało od całości Rzeczpospolitej. Pod różnymi względami, w różnych sytuacjach. Dlatego też sądzę, że możemy się dzisiaj cieszyć naszymi przyjaciółmi izraelskimi, niezależnie od chwilowych zatargów na szczeblu centralnym. Dziękuję. Dear ladies and gentlemen, as you look at the history of the city of Kraków, you will notice how sometimes the city has been different to the other cities, to other parts of Poland, how it differed in certain respects. And so this helps us enjoy this festival and enjoy being together with our Jewish friends, even despite some misunderstandings at the central level. Thank you. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. W rzeczy samej jesteśmy inni, odrębni, niezależni, szczęśliwi i wolni. Drodzy państwo, rozpoczynamy. Mam nadzieję, że nasz przyjaciel Josi Natkowicz jest już gotów. A jeżeli Josi jest gotów, to gotowi są także nasi kantorzy. Dzisiejszy koncert, drodzy państwo, zatytułowany jest Którzy ufają w Panu są jak góra. So, ladies and gentlemen, hopefully our chazunus and the cantors and the choir and the conductor and the piano player and the Josi Natkowicz are ready. So today, tonight's concert is dedicated to the Mount of Zion and the Zion. Those who trust in the Lord are like a Mount Zion. Kto dzisiaj wystąpi? Drodzy państwo, za chwilę wystąpią przed wami następujący kantor, znany na całym świecie, a zatem znany przede wszystkim państwu, Jakob Lemmer. Razem ze swoim bratem przyjechał, który jest po raz pierwszy w Polsce, Julem Lemmer. Będzie im także towarzyszył trzeci z kantorów, mianowicie kantor Szlomo Selecki. Chór to ten jeden z ulubionych państwa chórów, chór The Bells Vocal Ensemble, prowadzony przez kantora Josi Schwartza. Akompaniament naturalnie, że Menachem Bristowski, producentem koncertu, jak zawsze, jak od zawsze jest pan Josi Natkowicz z Hallelujah Production. Should I translate it? No. Okay. Ladies and gentlemen, panie i panowie, I wish you a wonderful, wonderful time of the cantorial concert of the 28th edition of the Jewish Culture Festival in Krakow.
Thank you.
Tak, drodzy Państwo, zakończyliśmy pierwszą część naszego koncertu. Zrobimy teraz, jeśli Państwo pozwolicie, jakieś 7,5 do 9 minut przerwy, a następnie spotkamy się na drugiej części koncertu. Pierwsza część meczu trwa już, panie prezydencie 0-0. So ladies and gentlemen, we'll make an intermission right now, and we'll come back like in the 7.5 after 9 minutes, and we'll start the second part of our festival. It's still 0-0 Poland, we'll look right now.